Dzień dobry Państwu. Ja postaram się przybliżyć globalny i unijny, europejski kontekst tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, zaczynając od globalnych ram na rzecz bioróżnorodności. Taką analogią dla tego porozumienia jest porozumienie paryskie i jakby to porozumienie czasami bywa określane jako właśnie porozumienie paryskie dla bioróżnorodności. Ta analogia nie jest przypadkowa, dlatego że tak naprawdę mamy w tej chwili do czynienia nie z jednym kryzysem klimatycznym, ale z kilkoma zazębiającymi się kryzysami i degradacja ekosystemów, utrata gatunków. To jest problem, który z jednej strony jakby podobnie jak kryzys klimatyczny staje się niebezpieczny dla nas samych, dla ludzi. Po drugie, jakby jest przez kryzys klimatyczny pogłębiany, dlatego że jedną z przyczyn jakby tej przyspieszającej utraty ekosystemów, degradacji i wymierania gatunków są właśnie zmiany klimatu. A z drugiej strony jakby niepodjęcie działań w tym obszarze oznacza, że również jakby wiążemy sobie ręce i odbieramy sobie możliwość skuteczniejszego adaptowania się do zmian klimatu i przeciwdziałania nim. I opowiem zaraz bardziej szczegółowo o co konkretnie chodzi w tym, co powiedziałam, natomiast chwila historii. W grudniu 2022 roku, z dwuletnim opóźnieniem wynikającym z pandemii, zostało osiągnięte międzynarodowe porozumienie zawarte w tak zwanej deklaracji z Kunming i Montrealu. I jest to porozumienie ONZ-owskie, które jakby wyznacza dla społeczności międzynarodowej cel dotyczący podjęcia określonych działań do 2030 roku w celu jakby uruchomienia takiego procesu polegającego na odtwarzaniu zdegradowanych ekosystemów. I tam są, podobnie jak w porozumieniu paryskim, są tam dwa horyzonty czasowe, to znaczy do 2030 roku deklaracja z Kunming i Montrealu mówi o tym, że trzeba jakby wdrożyć działania, że tutaj nie ma jeszcze na razie celów do osiągnięcia, ale jest obowiązek wdrożenia pewnych działań, które nas ustawią na ścieżce do osiągnięcia już mierzalnych efektów, jeżeli chodzi o poprawę stanu biosfery do 2050 roku. I jakby tam jest 24 takie szczegółowe cele, może na razie nie będę w nie wchodzić, ale one są pogrupowane w takie trzy kategorie i pierwsza kategoria, najważniejsza, to jest jakby zredukowanie zagrożeń dla bioróżnorodności, to jest wyeliminowanie czy jakby mitygowanie tych czynników, które napędzają degradację ekosystemów. Druga rzecz jakby bardzo ważna, to jest jakby zaspokojenie potrzeb ludzi poprzez zrównoważone użytkowanie zasobów przyrody i sprawiedliwy podział korzyści płynących z tego użytkowania. Warto wspomnieć o tym, że jakby ważnym takim wątkiem w porozumieniu jest to, że jakby to wszystko, o czym mówimy, ochrona bioróżnorodności ma się odbywać z poszanowaniem lokalnych społeczności i praw rdzennej ludności. To znaczy nie może tu być mowy o żadnym jakimś zielonym kolonializmie, tylko jakby to, czego chcą lokalne społeczności, jakby musi być brane pod uwagę. I ostatnia grupa tych celów to jakby dotyczy już nie samej bioróżnorodności, ale takich narzędzi i rozwiązań, wdrożenia ich po to, żeby te cele z pierwszych dwóch kategorii skutecznie realizować. I to porozumienie podpisało 195 państw. Unia Europejska jest również jego stroną i ja zaraz przejdę do jakby z tego globalnego poziomu do poziomu unijnego. Zobaczą państwo wtedy, że jakby ten jakby ta logika, horyzonty czasowe i cele i że tak powiem filozofia, która stoi za tym porozumieniem, jest bardzo zbliżona do tego, co Unia Europejska zawarła w swojej strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030 roku, będącej częścią Europejskiego Zielonego Ładu. Ta strategia była jedną z pierwszych strategii tak zwanych sektorowych, ogłoszonych w ramach takiego konkretyzowania poszczególnych celów Europejskiego Zielonego Ładu, który oczywiście jest porozumieniem bardzo mocno jakby skupiającym się na kwestiach energii i klimatu, ale również ma ten wątek z ochroną bioróżnorodności. I właśnie w maju 2020 roku, czyli zaraz bardzo niedługo po ogłoszeniu samego Europejskiego Zielonego Ładu, Unia Europejska przedstawiła swoją strategię razem z jej, że tak powiem, siostrzaną strategią od pola do stołu, dotyczącą, że tak powiem, zazieleniania sektora rolnictwa.
I w tej strategii wyznaczyła sobie takie jakby dwa cele, to znaczy objęcie ochroną co najmniej 30% powierzchni lądów i 30% powierzchni mórz w ramach terytorium Unii Europejskiej oraz objęcie ochroną ścisłą co najmniej 10% tych obszarów, a jakby wchodząc bardziej w szczegóły, jakby miało to zostać osiągnięte poprzez zwiększenie roli rolnictwa ekologicznego, zatrzymanie czy odwrócenie trendu wymierania owadów zapylających, renaturyzacja co najmniej 25 tysięcy kilometrów przekształconych przez człowieka rzek, ograniczenie zużycia pestycydów i zasadzenie miliarda drzew. To są oczywiście takie, bym powiedziała, flagowe cele, które jakby obrazują powiedzmy te ambicje Unii Europejskiej, natomiast jeżeli chodzi o jakby samo powiedzmy takie już naprawdę przełożenie tego na konkret, na przepisy prawa, na instrumenty finansowe, to tutaj najważniejszym krokiem, do którego już przechodzę w moim trzecim slajdzie, było zaproponowane przez Komisję w czerwcu 2022 roku prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych. To prawo dokładnie realizuje logikę, jakby tą, o której opowiedziałam w odniesieniu do deklaracji z Montrealu i Kunming, to znaczy wyznacza ten horyzont czasowy na 2030 rok dla wdrożenia takich pierwszych działań, które nas mają, że tak powiem, ustawić na odpowiedniej trajektorii, a do 2050 roku jest już mowa w tym rozporządzeniu o tym, że mamy osiągnąć konkretne cele i jakby poprawę wskaźników i objąć tymi działaniami ochronnymi właściwie praktycznie wszystkie zdegradowane ekosystemy. I to rozporządzenie jakby przeszło dosyć długą i burzliwą drogę przez procedurę legislacyjną unijną. Teraz jesteśmy na etapie, na którym jakby zakończyły się trilogi, czyli instytucje unijne wypracowały jakby wspólnie tekst ostateczny tego porozumienia, na który są w stanie się zgodzić. Parlament Europejski niedawno przegłosował swoją formalną zgodę i teraz w przyszłym tygodniu czeka nas decyzja Rady na temat formalnego przyjęcia, czyli ostatni formalny etap, ale jeśli czytają Państwo wiadomości, jakby tutaj napięcie nie słabnie do samego końca, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja wierzę, że to rozporządzenie będzie przyjęte, dlatego że ono jest jakby no, po pierwsze jest tym działaniem, w ramach którego Unia Europejska wypełnia swoje międzynarodowe zobowiązanie, jeżeli chodzi o ochronę bioróżnorodności. I tu chciałam zwrócić Państwa uwagę, może robiąc małą taką dygresję, że jakby jeżeli chodzi o porozumienie paryskie, to dotyczące klimatu, Unia Europejska tutaj wzięła na siebie rolę lidera i traktuje swoje zobowiązania w ramach tego postanowienia bardzo poważnie, na każdy kolejny szczyt klimatyczny jadąc jakby z nowymi konkretami i z nową energią, żeby że tak powiem, inspirować innych do wzmożonego działania i absolutnie w przypadku ochrony bioróżnorodności, przeciwdziałania kryzysowi bioróżnorodności, tutaj ta wiodąca rola Unii Europejskiej, to pokazywanie przykładu i wyznaczanie ścieżek też jest bardzo potrzebna, żeby w ogóle na szczeblu globalnym jakby to zamierzenie zakończyło się sukcesem. I na koniec jakby kilka zdań na temat tego, jak w ogóle, co właściwie jest w tym rozporządzeniu. Ono ma taką bardzo, bardzo prostą, bym powiedziała, konstrukcję ogólną, to znaczy pierwsze kilka artykułów wyznacza ogólny cel. Mówi o tym mianowicie, że Unia Europejska powinna do 2030 roku objąć jakimiś działaniami naprawczymi 20% swojego terytorium. Chodzi tu i o lądy, i o terytoria, o obszary morskie. I to rozporządzenie ma dwa załączniki. Jeden mówi o typach siedlisk, drugi o czy typach ekosystemów, a drugi o siedliskach gatunków. I dla poszczególnych jakby rodzajów tych siedlisk są powyznaczane różne cele. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale taka ogólna logika jest taka, że państwa członkowskie mają wyznaczyć 20% jakby łącznego obszaru tych typów siedlisk, który to obszar jest zdegradowany, czyli jakby patrzymy na siedliska, patrzymy jaka część ich jest zdegradowana i jakby wyznaczamy 20% tego do objęcia działaniami naprawczymi. To dotyczy siedlisk jakby po pierwsze jakby ekosystemów lądowych i śródlądowych, ekosystemów morskich, lasów, obszarów jakby krajobrazu rolniczego, miast,
i jeszcze czegoś, co teraz wypadło mi z głowy, ale w każdym razie to jest obowiązek. Państwa członkowskie mają to zrobić i mają ten obowiązek, że powiem, skonkretyzować w ramach takich planów odbudowy zasobów przyrodniczych, które powinny przygotować. Jak w każdym unijnym akcie prawnym, jakby nie ma tutaj jakby wskazania konkretnych obszarów czy jakichś konkretnych miejsc na szczeblu unijnym, tylko jakby to jest zostawione państwom członkowskim, które same najlepiej wiedzą, gdzie jakby są obszary wymagające najpilniejszych działań, czy może najbardziej się też nadające do takiego pierwszego rzutu tych wysiłków na rzecz odbudowy przyrody. I te plany mają się sumować do, tak jak jest w przypadku też energii klimatu, do realizacji tego wspólnego unijnego celu. Więc mamy, mówiąc krótko, w rozporządzeniu obowiązek jakby wyznaczenia tych 20% i potem przedstawienia w planach konkretnych działań, które będą jakby naprawiały te ekosystemy. W przypadku ekosystemów, które są już powiedzmy w zaniku, zostało ich zbyt mało, żeby można było mówić o tym, że ich stan jest wystarczający do ich zachowania, czy do zachowania gatunków tam żyjących, państwa członkowskie muszą też jakby podjąć wysiłek na rzecz odtworzenia ich tam, gdzie kiedyś być może były, ale teraz już ich nie ma, więc to jest taka dodatkowa rzecz. No i oczywiście jakby za tym idzie konieczność przeznaczenia części jakby funduszy w ramach unijnych mechanizmów finansowych właśnie na działania służące odbudowie zasobów przyrodniczych. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, taki jeden już wyłącznie w ramach sprostowania pewnego fake newsa, bo właśnie w tym rozporządzeniu jest coś, co zostało w debacie publicznej jakby całkowicie zniekształcone i przedstawione jako zabagnianie Polski, zalewanie pól czy topienie rolników, jakby to są, cytuję teraz nagłówki z gazet. Chodzi o to, że w ramach tych działań na jakby dotyczących krajobrazu rolniczego państwa członkowskie miały ponownie nawodnić użytkowane rolniczo łąki torfowe tak naprawdę. I to jest jakby proste działanie, które jest w kontekście polskim jakby oczywiste i potrzebne. Tak naprawdę polega to po prostu na zastopowaniu odpływu wody za pomocą zastawek z tej wielkiej sieci rowów melioracyjnych, które odwadniają w tej chwili obszary torfowe w Polsce i jest to potrzebne, pomijając Zielony Ład, cele bioróżnorodności i wszystko inne, jest to potrzebne rolnikom po to, żeby retencjonować wodę w krajobrazie rolniczym. Więc jest to zupełnie niekontrowersyjna rzecz, która została niekontrowersyjna i potrzebna, niezależnie od tego wszystkiego, o czym dziś rozmawiamy, która została zdemonizowana i przedstawiona jako zupełne jakby przeciwieństwo tego, co było pierwotnym zamierzeniem i co nadal jest. Także tu postawię kropkę. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Thank you.